W rolach głównych hay recuerdos que se envuelven en lágrimas junto al miedo de volverme. Nie igraj z aniołem w pozostałych rolach. Odcinek 74. Nie odpowiadasz. Nie podoba ci się imię Juan? Podoba mi się. Ale tylko Juan? W połączeniu z drugim imieniem. Na przykład Juan José, Juan Carlos. Sama wybierz. Wszystkie są ładne. A może Juan Diego? Zaproponuj coś. Może tak jak Archanioł? Rafael? Tak. Albo Michał. Miguel. Brzmi nieźle. Daj mu na imię Juan Miguel. Tak. Podoba mi się. Nie wiem dlaczego, ale pasuje do mojego synka. Prawda? Juan Miguel. Fajnie. Cześć, Juanie Miguelu. Leopardo nie zostawia go ani na chwilę. Ale nie ruszę się stąd. Zaczekam na odpowiedni moment i zabiorę dzieciaka. Wieczne odpoczywanie raczej dać, Panie. Niech Bóg ma Cię w opiece. Skąd wiesz o kłopotach ojca dziecka Lili? Z gazety. Dlatego ją zniszczyłyśmy. Było tam jego zdjęcie. Napisali, że jest przestępcą. Na pewno pójdzie do więzienia na wiele lat. Więc Lala już wie. Tak, ale Lilia nie powinna się dowiedzieć. Malec będzie jednak potrzebował ojca. Powiedz szczerze, ty też tak uważasz? Może znajdzie sobie lepszego.
Wszyscy już poszli. Chodźmy. Idź. Nie jesteś mi potrzebna. Chcę zostać z córką. Sama. Ostatni raz. Dobrze. Odejdź. Powtarzam, że nie jesteś mi potrzebna. Czeka na mnie szofer. Idź pocieszyć brata. Przeklęty morderca potrzebuje twojej pomocy. Idź do niego, bo niedługo będzie gnił w więzieniu. Obiecuję ci to, Viviano. Obiecuję. Te lo prometo. Tylko wobec ojca okazałem słabość i złamałem postanowienie. Jakie postanowienie? By wziąć na siebie odpowiedzialność. Przepraszam, ale koniec widzenia. Ksiądz już wychodzi. Proszę być o mnie spokojnym. Odpokutuję za wszystko. I dziękuję, że ojciec przyszedł. Do widzenia. Może niedługo się zobaczymy. Życzę ci dużo szczęścia. Ojcze? Mam tylko jedną prośbę. Jeśli Mariciu się o tym dowie, proszę powiedzieć, by nie osądzała mnie zbyt surowo. I że ją kocham. Gdzie mój syn? Lala! Nico, no nie sta mi hijo! Lala! Micaela! Lala! Co z tą czekoladą? Lepiej mi się kończy. Zaraz będzie gotowa. Potem będę potrzebowała więcej pieczywa do czekolady. A potem skończy mi się czekolada i... Moje dziecko. Co się stało? Wyjęłyście go z kołyski? Nie. Nie ma go w pokoju. Jak to nie ma? Nie ma. Robiłyśmy podwieczorek. O czym ty mówisz? Leopardo raczej go nie zabrał, a okno w pokoju znów było otwarte, choć zostawiła mnie zamknięte. Małego nie ma w kołysce. Ktoś go porwał. Uspokój się. Porwali moje dziecko. Porwali je. Nie mów tak.
Sprawdźmy to. Chodźmy tam. Nie ma go. Masz je? Jak to zrobiłeś? Wyczekałem na odpowiedni moment i wszedłem przez okno. Co dalej? Załatwimy je. Za to nam zapłacili. Jak to zrobimy? Najlepiej utopić je w rzece. To straszne, wróć.